9 stycznia wspominamy św. Juliana z Antiochii, męczennika. Julian urodził się w III wieku. Pochodził z rzymskiej rodziny zamieszkałej w Antiochii, ówczesnej stolicy Syrii. Mając 18 lat, przymuszony przez rodziców do małżeństwa, za obopólną zgodą postanowił żyć ze swą małżonką Bazylissą w dziewictwie. Podobne postanowienia w hagiografii nie należą do rzadkości. Po śmierci rodziców Julian i Bazylissa oddali się całkowicie życiu bogobojnemu. Julian założył klasztor męski, a jego żona żeński. Niebawem jednak Bazylissa przeniosła się do wieczności. Niektórzy hagiografowie podają, że na początku prześladowań Bazylissa, obawiając się o swoje współtowarzyszki, prosiła Pana, żeby raczej zabrał je wcześniej, niż wystawiał na próbę w czasie tortur. Wszystkie miały niezwłocznie umrzeć na febrę. Podczas krwawego prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana ze szczególną surowością zwrócono się przeciwko hierarchii Kościoła. Wtedy to bohaterski Julian dawał kapłanom schronienie w swoim domu, klasztorze. Z tego powodu zadenuncjowano go przed namiestnikiem cesarskim Marcjanem. Namiestnik sędzia nakazał Juliana aresztować i wtrącić do więzienia. Julian skorzystał z okazji, aby współwięźniów zachęcać do wytrwania. Swoją żarliwą wiarą miał pozyskać dla Chrystusa 20 żołnierzy rzymskich, chłopca Celsusa i jego matkę Marcjanillę oraz wielu innych. Na wieść o tym namiestnik nakazał zastosować wobec Juliana najbardziej wyszukane męki. Julian jednak nie tylko sam się nie złamał, ale utwierdzał nadal w wierności swoich towarzyszy. Wszyscy wreszcie ponieśli śmierć od miecza 9 stycznia 305 lub 313 roku. Relikwie małżonków św. Juliana i św. Bazylissy znajdują się obecnie w kryształowej trumnie w katedrze w Chieri w Piemoncie. Zapewne przeniesiono je tutaj z Syrii w czasie najazdu Arabów albo w trakcie niszczenia relikwii świętych, jakie zarządził cesarz Leon III Izauryjczyk. W katedrze tej znajduje się także srebrna figura św. Juliana w postaci rzymskiego żołnierza, który w lewej ręce trzyma miecz, a w prawej palmę, symbol zwycięstwa, chociaż Julian nigdy nie był żołnierzem rzymskim. W ikonografii Julian przedstawiany jest najczęściej z Bazylissą, jego atrybutem jest palma. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Julian z Antiochii aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.